W naszej szkole odbyły się pokazy pod hasłem Coś wisi w powietrzu. Prowadzący zgodzili się udzielić nam wywiadu. Kim jesteście i czym się zajmujecie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Litka, to jest Andrzej. Zgadza się. I pracujemy w Małopolskim Centrum Nauki, Kogiteon. Jesteśmy animatorami. Naszym zadaniem jest popularyzacja nauki, tylko w takim bardziej praktycznym, bezpośrednim wydaniu, tak? Nie ograniczamy się do teorii, a próbujemy prezentować to, o czym większość uczniów uczy się w książkach, w praktyce, tak? Prowadzimy różnego rodzaju doświadczenia i eksperymenty. W takim skrócie można powiedzieć, że bawimy się nauką. O. Skąd nazwa Coś wisi w powietrzu? Pokaz Coś wisi w powietrzu jest właśnie o powietrzu, które nas otacza, ale nad którym za często się nie zastanawiamy. Natomiast to jest bardzo ciekawa materia, bardzo ciekawy żywioł i można przeprowadzić właśnie na temat powietrza wiele różnych ciekawych doświadczeń. Można się zastanowić, jakie są składniki powietrza, czy powietrze zawsze jest czyste, czy można je jakoś zanieczyścić na przykład. No i myślę, że to jest po prostu bardzo ciekawy wątek. Tak, a nazwa tak stricte odnosi się do problemu, z jakim borykają się tutaj nasze małopolskie miejscowości, czyli po prostu zanieczyszczenie powietrza, tak? Tutaj chcemy przedstawić i troszeczkę tak przybliżyć problem tak zwanej niskiej emisji i ogólnie problemu smogu, który pojawia się w naszych małopolskich tutaj miastach. Na prowadzone przez Was zajęcia przychodzą młodzież i dzieci. Z kim pracuje się najłatwiej? To jest bardzo trudne pytanie. Ponieważ to zależy. To jest chyba odpowiednia odpowiedź. Z tego względu, że wszystko zależy od samej grupy, tak? Tutaj nawet nie jest kwestia wieku, a raczej podejścia i tak jakby zaangażowania młodzieży, czy tam właśnie dzieci. W przypadku najmłodszych bez wątpienia największym plusem jest taki bezwarunkowy entuzjazm i w ogóle po prostu zachwyt wszystkim i ogólnie takie mega zaangażowanie i brak skrępowania, to znaczy najmłodsi nie boją się pytać i dowiadywać nowych rzeczy. W przypadku starszych z tym bywa troszeczkę gorzej, ponieważ już się zaczynają troszeczkę krępować i wstydzić, zadawać pytania, czy na nie odpowiadać. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy posiadają już trochę większą wiedzę i można na troszeczkę innym poziomie już tutaj prowadzić dyskusję i przeprowadzać te doświadczenia. Dlatego narracja zwykle jest dostosowana do grupy odbiorców właśnie. Ja osobiście szczególnie lubię grupy właśnie najmłodszych, dlatego że można z nimi nawiązać bardzo ciekawe dialogi. Ja jestem zawsze bardzo pozytywnie zaskoczona i bardzo się cieszę, kiedy okazuje się, że dużo rzeczy dzieci wiedzą, dużo rzeczy kojarzą, znają odpowiedzi na wiele pytań, no i potrafią się jeszcze tą nauką właśnie bawić. Czy zdarza się na sali jakieś pytanie, na które nie umiecie odpowiedzieć? Tak, jak najbardziej. Nawet bym powiedział. Czasami wynika to z tego, że po prostu jest nawet merytorycznie jakoś bardzo zaawansowany i po prostu nie mamy jakiejś wszechwiedzy w każdym temacie, tylko po prostu nasza wiedza też ma swoje ograniczenia, ale po prostu chodzi o to, żeby się do tego przyznawać i spróbować nawet w trakcie zajęć razem dojść do jakiejś właściwej odpowiedzi, tak? Tak, jeżeli ktoś na przykład podzieli się z nami jakąś ciekawostką, o której nie mieliśmy pojęcia, tak. No to dla nas to też jest bardzo fajna nauka i uczymy się całe życie. Każdy ma prawo się pomylić, czy właśnie czegoś nie wiedzieć i zawsze można to nadrobić. Także najważniejsze jest też umieć mówić, nie wiem. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Również. Dziękujemy. Co Wam się najbardziej podobało? Mi najbardziej podobało się to, co ten wulkan jakby był, co było 70 ileś tam stopni na sam koniec. Mi się najbardziej podobało bazuka, co wystrzeliwała powietrzem. Mi się podobało bazuka i wybuch z 60 stopniami Celsjusza. Mi te wszystkie takie dymy. Podobało jak te kształty, te kółka tak były w powietrzu. Mi najbardziej się podobało, jak pan strzelał kulkami w powietrzu.